Pokój, dobro. Pokój, dobro. Takie pytanie, my się tak uśmiechamy ładnie tutaj, bo jest ciepło i pięknie. Tak. Choć pytanie jest śmiertelnie poważne. Śmiertelnie. Tak. Nawet powinniśmy zrobić pogrzebową minę. Teraz pytanie jest takie, czy pogrzeb może być celem? Celem życia. Celem życia, bo może cały kontekst tego pytania jednak zarysujemy, bo on ma tu duże znaczenie co do oceny tego pytania i odpowiedzi na to pytanie. Mianowicie pisze do nas człowiek, który no, za bardzo nie czerpie radości z życia, który no, nie jest w tym wszystkim jakoś taki... No nie jest szczęśliwy, nie widzi celu, nie widzi sensu swojego życia, gdzieś utracił jakieś poczucie wartości. Po co to, na co to, prawda? No i pyta, czy pogrzeb może być celem, czy niebo może być celem. No oczywiście, że niebo, właściwie to nawet nie tyle pogrzeb to jest celem, co niebo jest celem. Tak, a pogrzeb o tyle jest celem, że tak możemy powiedzieć, że to jest jeden z najważniejszych momentów w naszym życiu. W tym sensie, że my właściwie przygotowujemy się do śmierci jako tego przejścia na tę drugą stronę. I w zależności od tego, jak tę śmierć przeżyjemy, to znaczy jak się do niej przygotujemy, jak to nasze życie będzie wyglądało, no taka będzie potem nasza historia naszego życia po śmierci. A więc właściwie my żyjemy po to, żeby dobrze przeżyć ten moment śmierci, moment spotkania z Panem Bogiem, tak, ten nasz sąd indywidualny, żeby potem właśnie osiągnąć niebo. I to jest właściwie, to powinien być dla nas, ludzi wiary, to powinien być jedyny cel, niebo. Niektórzy mówią, a byle do czyścia. Mówię, nie do czyścia, trzeba od razu do nieba startować. No jasne, że tak, wysoko trzeba mierzyć. Zresztą Pan Bóg nas powołuje do wielkich rzeczy, on nam wysoko poprzeczkę zawiesza, bo człowieczeństwo polega na sięganiu wysoko. Tak. Ale tak myślę sobie jeszcze w odpowiedzi na to pytanie, my kiedyś podobny temat już poruszaliśmy, choć mogło to być dość dawno, bo nie wiem, czy wiecie, że my już 12 lat jesteśmy na rynku. Matka, człowiek się postarzał, posiwiał. No to widzę. Wyłysiał. Wyłysiał. W każdym razie, słuchajcie, chodzi o to, że to jest zasadnicze pytanie, czy my uciekamy, czy my gonimy. Tak, bo to jest teraz tak, czy my chcemy uciec od tego życia, tak? Czy my i głównym motywem śmierci jest, że jestem właśnie nieszczęśliwy i chcę, żeby to się wszystko skończyło, a Pan Bóg nas powołuje również do życia tu na ziemi, do pewnych zadań i powołuje nas również do bycia szczęśliwym tu na ziemi. Czy ja chcę, będąc tu na ziemi, realizując swoje powołanie, mimo wszystko jest we mnie tęsknota nieba, tęsknota, która będzie faktycznie zaspokojona no, po śmierci, bo się nie da inaczej. I to mi się wydaje, że jest kluczowe, żeby rozeznać. Nie? Tak, bo jeżeli ktoś traci sens swojego życia tutaj, czyli nie wie, że ma dobrze przeżyć swoje życie, nie widzi tego celu i że dla tego celu, jakim jest niebo, warto podjąć trud, warto realizować swoje powołanie. Z tym życiem zresztą można powiedzieć, że tak. Przechodzimy do nieba. Bo to... Tak, bo my zbawiamy się tutaj. Tak, bo... My tutaj zasługujemy, prawda? Tam już jest, nazwijmy to tak, prawda, umownie, tam już jest produkt finalny, prawda? Ale całe zasługiwanie to jest tutaj, to życie tutaj ma znaczenie, jak będzie wyglądało potem nasze życie tam w wieczności. Znaczy, wiecie, to byłby duży problem, jeżeli ktoś by mówił w ten sposób, że ja się tutaj nie mieszczę w tym życiu, ja chcę to życie zostawić, opuścić, byle już pójść do nieba, a to życie tu ma właśnie wpływ na to, co się dzieje tam. Widzimy, że był pewien problem, dlatego że Pan Bóg stawiając nas tu na ziemi, on nie mówi w ten sposób, że słuchaj, ja się tu postawiłem, teraz męczę, cierp. Tak, szukaj sensu, szukaj. A najlepiej, żebyś jak najszybciej umarł i był tam w niebie, tylko Pan Bóg daje nam tu zadania, też chce, byśmy tu byli szczęśliwi. To jest pytanie, dlaczego nie jesteśmy szczęśliwi, co nam pomaga w osiągnięciu prawdziwego szczęścia. A co się stało, że zagubiłem sens swojego życia? Tak. Gdzie pobłądziłem, w którym momencie zgubiłem tę radość, tę motywację, prawda? No, powiemy, że no, w którym miejscu zgubiłem Chrystusa, który jest sensem naszego życia. Tak, no właśnie. A ostatecznie, choćbyśmy byli bardzo szczęśliwi tu na ziemi, realizowali swoje powołanie w sposób naprawdę taki no, wzorowy, sumienny, to i tak odczujemy, że jednak jest w nas pragnienie czegoś tak głębszego, tak byśmy powiedzieli, obfitszego, pełniejszego, że realizacja tego będzie tylko w Chrystusie, Jezusie, naszym Panu w niebie po śmierci. Czyli innymi słowy, można być szczęśliwym na ziemi, ale czuć, że jeszcze mogę być szczęśliwszy. Co więcej, nie tylko, że można być, ale przecież w kazaniu na górze Pan Jezus mówi szczęśliwi. Ubodzy w duchu, szczęśliwi cisi, szczęśliwi pokorni, szczęśliwi. Mówisz błogosławieni, szczęśliwi, a więc ja muszę sobie też na tym świecie, tu gdzie jestem, ja muszę sobie zadać pytanie, co czyni mnie błogosławionym?
Co czyni mnie szczęśliwym, prawda? W czym naprawdę upatruję radość? Czy to, co mówi Pan Jezus, ten styl, ten model życia, który proponuje, to bycie szczęściarzem ze względu na te... Szczęściarzu. No właśnie. Czy to jest droga mojego życia? Bo jeżeli Jezus mówi, że to mnie ma czynić szczęśliwym i w tym mam upatrywać szczęście, może po prostu ja pomyliłem swoje, że tak powiem, punkty odniesienia i co innego, gdzie indziej szukam szczęścia. Nie w tym, żeby być ubogim, pokornym, cichym, prawda, czyniącym sprawiedliwość, wprowadzającym pokój i tak dalej, to, o czym mówi Pan Jezus. Może nie czyni mnie, albo nie widzę sensu w tym, żeby kochać bliźniego, żeby kochać nieprzyjaciół, żeby kochać się wzajemnie, prawda, może tutaj gdzieś muszę odnaleźć sens swojego życia i co? I nawrócić swoje, zewangelizować swoje pragnienia, żebym miał pragnienie bycia błogosławionym, tak jak to proponuje Pan Jezus. Ja to się, tak już pewnie kończąc, chcę powiedzieć, że czasami jak ktoś mówi, że jak ty możesz komuś śmierci życzyć? Nie? Czy że niektórzy uważają, że życzenie komuś śmierci to jest już życzenie komuś największego zła na świecie. No nie, jest naprawdę większe zło, to jest grzech. Tak. I śmierć wieczna. Tak, wieczne potępienie. Tak, to jest największe zło, jakie nas może spotkać. Śmierć może być również wybawieniem tak naprawdę. Więc życzenie komuś śmierci w drodze do nieba to jest życzenie również komuś na pewno już... No wszyscy umrzemy. No wszyscy umrzemy i teraz właśnie to, co też mówiliśmy na początku, tak? Żeby tak przeżyć swoje życie, żeby ten moment śmierci był momentem wyczekiwanym ze względu na to, że spotkamy się z Panem Jezusem, że po tym naszym dobrze przeżytym życiu otrzymamy tam nagrodę życia wiecznego w niebie, bo to jest sens i to jest cel naszego życia. I dla tego celu warto podejmować trud i warto żyć dobrze. Dla tej miłości warto żyć. Tak. No. Ładny poeta. Poeta od kotleta. Pokój i dobro.